No dobra, słuchajcie. To witam was bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie Java Faktury. Bardzo się cieszę, że przybyliście też tak licznie. I dzisiaj będziemy omawiać wzorce projektowe. Przede wszystkim chciałbym się odnieść do zdania, które podałem w plakacie, czyli że wzorce projektowe to jest zbiór gotowców dla tych, którzy nie umieją programować. Oczywiście to był clickbait. No i wbrew pozorom on zadziałał, patrząc na zasięgi. Natomiast ten clickbait ma pewien sens. To znaczy, najpierw musimy sobie zdefiniować, kto to jest osoba, która umie programować. Jeżeli założymy, że osoba, która umie programować, pisze kod, który nie ma błędów, jeżeli pisze kod, który jest idealny i nie potrzeba, żeby go modyfikować, dochodzi nowa funkcjonalność i on po prostu działa. Albo działa za pierwszym razem, nawet jak pierwszy raz stworzymy jakąś funkcjonalność. To wtedy możemy powiedzieć, że ta osoba umie programować. I ta osoba nie potrzebuje wzorców projektowych. Natomiast jeżeli ktoś ma jakiś problem z tym jednym z trzech elementów, ja na przykład mam, to uważam, że wzorce projektowe są takiej osobie potrzebne i warto się ich po prostu uczyć. Wzorce projektowe to tak naprawdę jest pewien zbiór rozwiązań dopasowany do konkretnych sytuacji. To znaczy, to są konkretne rozwiązania konkretnych problemów, ale jeszcze w konkretnym kontekście. Nie tylko to jest kwestia, że jest pasuje jeden do jednego, ale ważny jest też kontekst tego, w jakim to jest wywołane. Dzisiaj postaram się trochę wam przedstawić na ten temat. Na ostatnim, na wykładzie, w ankiecie po wykładzie Tomka ostatnio była taka informacja, że doświadczonego to dobrze posłuchać, więc specjalnie dla was dzisiaj mam 15 lat doświadczenia. Natomiast to jest jak przebieg auta, możemy licytować, tak? Jeżeli ktoś tutaj jest zaznajomiony z kulturą DevOps, to można powiedzieć, że mam 4 fizyczne lata doświadczenia i 15 wirtualnych. Zobaczymy, czy wytrzymamy, czy to nie... Nie sypnie. Dobra, ja jestem już trzecim muszkieterem z rzędu z IDEMI. Pierwszy był Adam, potem był Tomek, jestem trzeci, oczywiście jestem D'Artagnan. Myślę, że nie ma sensu aż tak mocno się rozwijać, co jest firma, czym się zajmuje firma, bo poprzednicy to już mówili. Jedynie co mogę powiedzieć to, że dzięki temu akurat mi się pracuje dobrze, bo mogę dzięki pracy w IDEMI robić punkt numer 2 i 4, czyli jestem współorganizatorem Java Faktura i mogę poświęcić część czasu na to, żeby to robić i również w ramach współpracy firma uczelnia prowadzę zajęcia na Politechnice Łódzkiej. Nie mówiłem jeszcze o punkcie trzecim. Kto jest z SDA tutaj? Ręka do góry. Okej, okay, fajnie, sporo osób, więc jestem też... Staram się wytłumaczyć, jak działa Java na takim bootcampie w SDA i tak naprawdę ten bootcamp, to on mi tłumaczy, jak ta Java działa, bo dzięki temu, jakie zadaje pytania, dostaję pytania i sam tłumacząc, sam się tego uczę, więc też na tym bootcampie, wbrew pozorom, jak tłumaczy komuś Java, to też się tej Javy uczę. Mam jakiegoś tam Twittera, czasami coś tam publikuję, natomiast jestem nieistotny. Ok, więc to jakbym chciał wam opowiedzieć o wzorcach, dobrze zdefiniował kiedyś Galileusz, to znaczy on jeszcze nie wiedział, że coś takiego jak wzorce projektowe powstaną, natomiast powiedział, że człowieka nie da się niczego nauczyć, można jedynie umożliwić mu samodzielne uczenie się. I o co w tym chodzi? Chodzi o to, że ja nie mogę otworzyć wam głowy i powiedzieć, to jest wzorzec fasada, to jest wzorzec mostu, to jest wzorzec strategii, zamknąć, pomieszać i wy już wiecie. No nie. Ja mogę wam jedynie pokazać, w jaki sposób fajnie nauczyć się wzorców projektowych i jak można się tych wzorców uczyć, a to wy musicie, programując, tych wzorców się nauczyć. To, że ja tu będę mówił o coś o wzorcach i wy może po tym wykładzie wyjdziecie ze świadomością, że znam jeden czy te dwa wzorce, to nie do końca jest
prawda i nasz mózg trochę nas oszukuje po takim wykładzie i praktyka jest to, co jest konieczne w tym momencie. Okej. Zrobiłem sobie próbną preskę jakiś czas temu właśnie tego tematu i wyszło mi 2 godziny kodowania na żywo i 50 minut gadania. Natomiast było to czysto zrobione od zera, kodowanie od zera, więc skróciłem to, bo myślę, że szanuję wasz czas i należy to skrócić i skróciłem to tylko do esencji, więc będą kawałki kodu, które są jakby gotowe do użycia, ale postaram się je wytłumaczyć i wydaje mi się, że nie będzie z tym problemu. Aplikacja, ponieważ aplikacja, którą piszemy, nie będzie z tym problemu, bo aplikacja, którą piszemy, którą będę pisał na zajęciach, jest tak trochę pomiędzy. Znaczy, po jednej stronie mamy aplikację jak tłumaczenie dziedziczenia na zwierzętach. Fajnie, jesteśmy w stanie to zrozumieć, ale nie cholera to się ma do jakiejś aplikacji realnie biznesowych. Z drugiej strony mamy aplikacje biznesowe i mógłbym tutaj naprawdę bardzo fajnie pokazać wzorce na aplikacji zaawansowanej aplikacji biznesowej. Natomiast zajęło mi najpierw pół godziny tłumaczenie wam, jaka to jest domena, o co tam chodzi. Nie zrozumielibyście tego i potem też nie zrozumielibyście wzorców. Znajdę się trochę po środku. I będę pisał aplikację, albo będę dodawał funkcjonalności do aplikacji, która zajmuje się zarządzaniem pizzerią. Dokładnie pizzerią Chudego Henka. Jak jesteście z Łodzi, to znacie tę pizzerię. Moim zdaniem ta pizzeria jest dokładnie pomiędzy, czyli z jednej strony jest to dosyć proste, bo każdy z nas je pizzę i wie, jakie ona ma warstwy, a z drugiej strony nie jest to zbyt skomplikowany system. Tak więc jeżeli jesteśmy po środku i tak naprawdę ta pizzeria, no, ktoś napisał pizzę portal i tak dalej, więc to są systemy, które się pisze. I tam też można użyć wzorca projektowego, więc będziemy o tym mówić. Technicznie, żeby nie komplikować, będziemy zczytywać dane z konsoli, i będziemy używać do tego skanera. Wszystkie zadania, które będziemy robić jako implementowanie kolejnych wymagań i to będzie implementowanie na żywo. OK, więc tyle gadania. Chodźmy do kodowania. I pierwsza rzecz, która tutaj jest, to zaimplementowanie funkcji tworzenia pizzy. Każda pizza ma swoje 3 warstwy, ma też takie propertasy i musi mieć przynajmniej jeden składnik, jeden dodatek, więc... Okay. Dobra, czy widać tam kod z tyłu? Jest OK? Więc tą funkcjonalność, żeby nie przedłużać, już została zaimplementowana, to została zaimplementowana w sposób taki, powiedziałbym, student way, czyli mamy jawnie klasę, w której dokładnie wczytujemy pola. Oczywiście główną klasą naszą to będzie klasa pizza, no i ta pizza będzie miała nazwę, będzie miała ciasto, z jakiegoś jakim jest ciastem, na jakim cieście powstała, ma swój jakiś sos, ma rozmiar, no i ma dodatki, które są na końcu. Dodatkowo ta klasa, którą tutaj jest napisana, jest klasą niemutowalną, bo jak Tomek ostatnio mówił, warto robić klasy niemutowalne. Uważam, że też jest bardzo dobra zasada, tak jak jest zasada w IT, to znaczy najpierw zamykamy wszystkie porty i otwieramy poszczególne. Tak samo w programowaniu bardzo dobrą zasadą jest robienie wszystkich, co możecie robić niemutowalne. Jeżeli jest konkretna sytuacja, żeby coś robić mutowalne, to dopiero wtedy robić to mutowalne. OK? To samo tyczy się klas, tyczy się słowa public. Na główku klasy też uważam, że ono jest na początku niepotrzebne, powinno być samo klas pizza i dopiero klasy, które chcecie robić, żeby były publiczne, one powinny być publiczne. To taka mała dygresja. No więc mamy tą klasę pizza, no i w ramach naszego systemu czytujemy odpowiednie dane z konsoli. Od maina idąc tworzymy obiekt tej klasy, w której jesteśmy, wywołujemy metodę run i w metodzie run wywołujemy metodę addPizza. No i podczas tworzenia tej pizzy podajemy jej nazwę, czytujemy z konsoli. Tutaj, jak ktoś nie jest świadomy, co to jest za konstrukcja, to tak zwane jest try with resources, więc możecie sobie o tym doczytać, po prostu to zamyka strumień po zakończeniu bloku try. Pizza name, potem doczytujemy ciasto, potem sos, rozmiar i w while'u wchodzimy, doczytujemy składniki. Musimy mieć jeden wymagany, więc najpierw czytamy ten pierwszy wymagany. Jeżeli potrzebujemy więcej, to daj więcej, jeżeli nie, no to kończymy program. Konstruujemy pizzę na końcu,
i tworzymy tą, i wyświetlamy tą pizzę. Stworzyłem sobie taki pliczek data, który mi pozwala, że skorzystać z tego kodu. A więc mogę wpisać name of pizza, jak w Starbucksie. Tomato cheese. Medium. Szynka. Yes. Co tam jest? Salami. Yes. Tomato. Yes. No. Okej. No i wyświetliło nam pizzę, dokładnie z tymi składnikami, które chcieliśmy, żeby nam wyświetliło. Wszystko. Okej, okay, to jest ten kod. Problem, jaki potencjalnie tutaj widzę, to jest taki, że tworzymy zmienną w tym miejscu, a dopiero realnie jej użycie cokolwiek jest w tym miejscu. Więc mamy bardzo dużo miejsca, w którym ta zmienna może się zmieniać i możemy nadpisywać jej stan. Natomiast gdybyśmy zostawili ten program, gdyby nie było jakichś dodatkowych funkcjonalności, to powiedziałbym, że jeszcze on jest w porządku. Natomiast w naszym systemie pojawiło się nowe wymaganie, to znaczy wartości domyślne. I dla nazwy mamy taką, i dla poszczególnych kolejnych elementów mamy taką nazwę domyślną. Dobra. Czekajcie, sobie włączę jeszcze stoper, bo żebym wiedział, jak sobie z czasem. Okej. Okay. Więc mamy te składniki, więc musimy wstawić wartości domyślne. Realnie musimy zrobić if pizza name is blank. Next line szczytuje nawet jak jest pusta linia, nie szczytuje nula, tylko szczytuje pusty znak stringu, więc nie musimy patrzeć, czy to jest nulem. No i że jest puste, to wstawiamy pizza name, tam było chyba John. Ok. I tu mamy wartość domyślną. Jeżeli w każdym z tych składników możemy to tak samo zrobić, czyli robimy value, jeżeli do value is blank, to ustaw ją, bodajże było jak, Italian. W ten sposób. Z sosem tak samo. Sos value. If is blank. Tak, to może trochę będzie powtarzalne, co robię. Natomiast zaraz zobaczycie dokładnie, o co mi chodzi. Tu było tomato cheese bodajże. Sausage value i kolejny element, już ostatni, size ma jakąś zmienną, size value i jeżeli size value jest puste, to size value medium. No dobra. Zaimplementowaliśmy funkcjonalność domyślnych wartości. No i problem natomiast z tymi domyślnymi wartościami jest taki, że one łamią tak zwane single responsibility. Single responsibility jest to jeden z elementów akronimu SOLID. I ten akronim SOLID został określony przez Uncle Boba. I ten Uncle Bob określił właśnie te pięć zasad dobrego programowania. Oczywiście o SOLID można zrobić oddzielną prezentację, więc ja będę się skupiał tylko na tych elementach, które nam się w ramach SOLID-u przydają przy nauce wzorców projektowych. Więc w tym przypadku łamiemy pierwsze S, bo każdy z tych elementów jest można rozszerzyć. Czyli jak mamy SOLID i jest S, to S można rozszerzyć jako Single Responsibility i Principle. I ta zasada mówi o tym, że dana klasa albo dany byt powinien mieć tylko jedną odpowiedzialność. I w tym momencie nasza klasa ma wiele odpowiedzialności. To znaczy, po pierwsze szczytuje nam dane z konsoli, po drugie nam waliduje, czy ta wartość jest pusta, dodatkowo wrzuca wartości domyślne i konstruuje obiekt. Trochę za dużo jak na jedną klasę. Dlatego w jaki sposób musimy to zrefaktorować? Ok, dlatego co możemy zrobić, to możemy te ify, jedną z dobrych praktyk, aby jak zaczynać pewny refaktoring,
jest wyciąganie pewnych rzeczy do metody, albo wyłączanie fragmentów kodu do metody z odpowiednią nazwą, co ten kod robi. Dzięki temu będziemy mogli trochę więcej się dowiedzieć, co możemy z tym kodem realnie zrobić. No i dobra, więc wezmę do metody o nazwie withName. I zobaczcie, że realnie to, co zrobiłem jedynie, to wniosłem to do wrzucenie wartości domyślnej do metody. Kolejny string do metody. I ostatni. I zobaczcie, że realnie stworzyły nam się trzy metody, które spokojnie można wynieść do jakiejś zewnętrznej klasy. To znaczy, to są spokojnie metody, które w jakiś sposób są zgrupowane. To znaczy, te metody konstruują nam obiekt pizzy. To znaczy, ustawiają nam wartości dla obiektu pizzy. Więc jeżeli sobie wyniesiemy te wartości do oddzielnej klasy. Stworzymy klasę pizza eater. To realnie moglibyśmy z tego pizza builderu możemy zrobić taki worek, który jest w stanie nam przechować te zmienne. I dzięki temu, jeżeli przechowamy te zmienne w tym miejscu, po pierwsze rozdzielimy miejsce użycia tego od miejsca konstruowania pizzy i będziemy mieli trochę taki, zachowamy tą metodę, tą zasadę single responsibility. Tam tworzymy pizzę, tu jej realnie używamy. Ok, więc jeżeli chcielibyśmy wywołać tą metodę withName, to musielibyśmy zrobić pizza builder. I wywołać builder with name. Ok, realnie with name aktualnie zwraca nam stringa, to jest co nie powinno mieć miejsca. Jest też metodą prywatną, więc możemy to private zrobić na public. Replace all. Mamy wszystkie metody publiczne. I my realnie nie chcemy, żeby zwracać tych obiektów, tylko chcemy je przechowywać w tym builderze. Więc robimy void i robimy pole, które się nazywa this. Pizza name i przypisujemy wartość do tego pola. I to samo robimy z każdym z tych obiektów. To samo z sosem. I z ciastem. I teraz zobaczę, że przechowujemy te pola w tym miejscu. Natomiast tu, w tej klasie możemy spokojnie użyć builder with name. Już tego nie przypisujemy. Builder with dough. With sauce. With size. OK? Tu już nie tworzymy pizzy bezpośrednio, tylko jedyne co robimy, to robimy builder. Chcielibyśmy wywołać metodę build. Tak naprawdę, chcielibyśmy, żeby nam ten obiekt się stworzył realnie. Więc musimy dodać taką metodę build do naszego buildera i tu dopiero stworzyć obiekt pizza, bo po to robiliśmy tego builder, żeby oddzielić użycie pizzy od miejsca, w którym tą pizzę realnie tworzymy. I możemy pizza name. Size. No i oczywiście jeszcze musimy użyć, dodać jeszcze toppingsy. Ok, to nie wszędzie zmieniłem. Jeszcze musimy realnie dodać toppingsy w getterze, więc ta lista tak naprawdę nam nie będzie potrzebna. Builder add topping. This
Toppings. Add. OK. I mamy toppingsy i te toppingsy wrzucamy w tym miejscu. OK. I realnie to, co w tym momencie uzyskaliśmy, dzięki tak naprawdę używając zasad dobrego programowania, doszliśmy do konkretnego wzorca. I ten wzorzec według Gang of Four, czyli twórców takiej Biblii dotyczącej wzorców projektowych, taka książka wzorce projektowe czworga autorów i tych czworga autorów nazywanych jest gangiem czworga. Według tych autorów doszliśmy w tym momencie prawie do wzorca builder. I to, co chciałem właśnie zwrócić uwagę, że czystym refaktoringiem kodu doszliśmy do wzorca. Te wzorce to nie jest coś, co jakaś tam grupa architektów sobie usiadła i wymyśliła i nikt tego nie używa. Te wzorce mają swój cel. One powstały z jakiegoś procesu myślowego. Było kilka czy kilkanaście lat ewolucji tego kodu, żeby doprowadzić do jakichś wzorców, które w tym momencie są najlepszym rozwiązaniem jakiegoś problemu. Nie idealnym, ale najlepszym w odpowiednim kontekście. Zobaczcie, że teraz tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli stworzyć nowy obiekt pizza builder, to jeżeli mieliśmy tutaj wstawianie tych wartości domyślnych, no to musielibyśmy te ify kopiować. A teraz tworzenie nowego obiektu pizzy jest bardzo proste. Dodatkowo można ten pizza builder ulepszyć, zrobić go w ten sposób, że zamiast metod void zwracać this, czyli obiekt, w którym aktualnie się znajdujemy, czyli na przykład pizza builder. I dzięki temu nie tylko będziemy mogli stworzyć pizza builder 2, nie tylko będziemy mogli tworzyć ten razem z whiffem, ale będziemy mogli zrobić with size i wykonywać kolejne metody w tak zwanym fluent API, czyli każdy z tych metod możemy wywołać w jednej linijce i na końcu wywołać build. Więc tu jakbyśmy dodali pizza builder, return this, build. OK, i mamy, stworzyliśmy sobie właśnie obiekt pizzy 2. To, co uzyskujemy dzięki pizza builderowi, to na pewno większą kontrolę nad procesem tworzenia. To znaczy, możemy w każdym miejscu, gdzie tylko tu chcemy, widzimy cały proces tworzenia tego obiektu pizzy. Możemy tu dodawać w metodzie build jakieś kwestie walidacji pól, czy pola ktoś ustawił, bo realnie mógł nie wywołać tej metody, te, które są wymagane. Także możemy spokojnie ten elementy dodatkowe tutaj wprowadzać. Dobra. Minusy, jakie aktualnie mam w builderze, na pewno to, że realnie w tej klasie możemy dwa razy wywołać metodę withName, tak? I nadpiszemy starą wartość nową wartością. Co jest słabe z jednej strony. Więc idealnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie tutaj kolejnego wzorca. Najpierw można wprowadzić wzorzec, który jest maszyną stanu i wtedy realnie, jeżeli wprowadzimy już, bo pizza ma swoje warstwy, tak? Jak zrobimy ciasto, to kolejny powinniśmy dać sos, a na koniec powinniśmy dać kawałki. Więc jeżeli mamy odpowiednie wartości, odpowiednie fazy tworzenia pizzy, to jak już stworzyliśmy ciasto, to nie powinniśmy go nadpisywać. Wtedy w maszynie stanu rzucilibyśmy wyjątek. Można to jeszcze lepiej ulepszyć, żeby nie rzucać wyjątku, ale wprowadzać tak zwany obiekt fluent, kiedy to dopiero możemy wywołać kolejną metodę. Każdy z interfejsów zawiera oddzielną metodę. Natomiast to zostawiam dla Was, żebyście sobie ewentualnie doczytali. My możemy lecieć My lecimy dalej do następnego wzorca, który chcielibyśmy tutaj pokazać. OK. I to jest realnie
po waszej lewej stronie jest wzorzec, który my zaimplementowaliśmy. Po prawej stronie jest wzorzec buildera z Gang of Four. Jest subtelna różnica, to znaczy między mamy tutaj klasy interfejs builder. Jeżeli byśmy chcieli ten interfejs builder zastosować u nas, to tak naprawdę interfejsem, nasz builder byłby interfejsem, a implementacją konkretną tego interfejsu, czyli tym konkret builder, byłby pizza builder with defaults na przykład, tak? Bo my mamy wartości domyślne. I teraz jak ktoś chce pizza builder with defaults, to robi implementację taką. Natomiast realnie nie wszędzie używa się takiego wzorca, dosyć nawet powiedziałbym, że rzadko się używa tego wzorca po prawej stronie. Zazwyczaj używany jest ten wzorzec po lewej stronie. Często w takiej książce Effective Java został nawet opisany wzorzec builder, który jest wewnątrz klasy, którą buduje. Bo trochę nie ma sensu, żeby builder istniał bez klasy, którą tworzy. I dodatkowo jego kontekst działania powinien być ograniczony tą klasą. I dlatego robi się pizza builder wewnątrz klasy pizza. I to jest jakby jeszcze kolejne udoskonalenie, które możemy tutaj prowadzić. No dobra, natomiast to wszystko pisaliśmy z palca. I jak już napiszecie z palca 10 builderów, nie wcześniej, to moim zdaniem możecie, to bardzo dobrym, mam bardzo dobre narzędzia do generowania tych builderów. I na przykład jest taki plugin do IntelliJ'a, że jak sobie na przykład stworzę obiekt pizza 2, klasę pizza 2, i włączę użyję skrótu Shift Alt B i wezmę stwórz builder, to automatycznie tworzymy builder, możemy stworzyć jako wewnętrzną klasę z prefiksem with i automatycznie nam dla wszystkich elementów generuje nam buildera, którego właśnie stworzyliśmy. Tak bezbłędnie, bo ja mogłem popełnić jakieś błędy, natomiast tutaj jest już bezbłędnie zrobiony builder. Natomiast, tak jak powiedziałem, warto to stosować, jeżeli już macie sami świadomość, czym jest builder, jak go używać i co z nim zrobić. Drugim linkiem, który tutaj umieściłem, to są dwa pluginy do IntelliJ'a. Wydaje mi się, że ten pierwszy jest wbudowany w IntelliJ'a, drugiego nie używałem, ale też ma dużo dosyć wysokich gwiazd. I trzeci link, który to jest link do biblioteki, bo z jednej strony tu mamy tylko generowanie buildera, natomiast ta biblioteka pozwala nam automatycznie generować niemutowalny obiekt plus builder do tego niemutowalnego obiektu. Więc ta biblioteka jest też całkiem w porządku, ponieważ dzięki temu, że generujemy kod, ten kod jest działający od razu. Nie mamy błędów tego, co my zrobimy źle. Ok. Natomiast to był builder. Jeszcze to, co mogę powiedzieć na temat buildera, no to nie jest tylko wzorzec dla klientów. Ten wzorzec jest realnie używany przez Javę. W JDK też istnieją rozwiązania builderów. Jednym z rozwiązań builderów jest HTTP request. To jest chyba ta klasa? Tak. I zobaczcie, mamy klasę, która wewnątrz siebie ma dokładnie interfejs buildera. I to jest klasa, która weszła w Javie 11 i jest bardzo, bardzo sympatyczna. Właśnie dokładnie możemy dokładać poszczególne elementy, które chcemy mieścić. Oczywiście to jest interfejs, ma swoją implementację. Jest to jedna implementacja. Ok, to tyle na temat buildera. Ja sobie to skomituję, żebym nie miał zmian. OK. Dobra, więc mamy buildera. OK, to jeszcze to muszę usunąć. Nie potrzebuję. Więc drugą funkcjonalnością, którą mamy stworzyć, jest wyliczanie ceny pizzy na podstawie rozmiaru tej pizzy. Jest tu dużo, dużo warunków, natomiast żeby przejść konkretnie do sedna, to ja postaram się skopiować ten fragment, który wylicza te wszystkie dodaje te ify i zastanowimy się, jak ten kod realnie wygląda. Dobra, pizzę mam.
Dobra, zobaczcie, że podczas stworzenia pizzy stworzyliśmy obiekt tej pizzy i liczymy jej cenę. Mamy odpowiedni rozmiar, mamy tą cenę, którą chcieliśmy i w zależności od tego, jaki ten rozmiar tak naprawdę jest, odpowiednio liczymy jej wartość. No i to, co tutaj w tym kodzie może być nie tak, to jest to, że tak naprawdę jest taki parametr, który się nazywa cyclomatic complexity. I on, ten parametr określa złożoność metody. I tak naprawdę ten złożoność metody liczy się jako ilość gałęzi w danej metodzie. No i policzmy, ile tak naprawdę mamy w tym miejscu. Znamy na szybko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i default jako 15. Czyli realnie na szybko licząc mamy wartość cyclomatic complexity jest 15. No, zdecydowanie jest to za dużo. Oczywiście nie ma idealnej wartości cyclomatic complexity, tak jak nie ma idealnej długości mikroserwisu. To wszystko zależy od tego, jaki mamy kontekst. Natomiast w tym momencie ewidentnie jest, no, ta metoda jest nie do czytania, tak? Jakby trzeba coś zmieniać w tej metodzie, to człowiek się zastanawia, w którym miejscu to zrobić. I tak samo jak w przypadku, więc coś trzeba z nią zrobić. Tak samo jak w przypadku buildera, dobrym rozwiązaniem jest wyciągnięcie do metody i dobre jej nazwanie. Czyli w tym przypadku co robimy? No, liczymy cenę małej pizzy. Calculate price for small pizza. Cyclomatic complexity. Będzie w prezentacji, jest tam na końcu w podsumowaniu. Spokojnie, jakby nie musicie wszystko pytać. Będzie na co zwrócić dokładnie uwagę. Tu liczymy cenę dla tego, tu liczymy calculate price for medium pizza. W tym miejscu również price for large pizza. Ekstra. Ok. W tym momencie uniknęliśmy tego cyclomatic complexity i każda z tych metod ma powiedzmy pewnie około 7, raz, 2, 3, 4, 5. No, ma około nie więcej niż 7 złożoności obliczeniowej albo złożoności cyklomatycznej. Więc ten element zapewniliśmy. Natomiast znowu, tak jak w przypadku buildera, jak sobie zobaczymy na metody, które ma dana klasa, ona ma na przykład metodę run i ma dużo metod, które się nazywają calculate price, tak? Więc to oznacza, że znowu ta klasa nie ma jednej odpowiedzialności. Ona znowu robi kilka rzeczy. Dlatego znowuż dobrym rozwiązaniem jest rozdzielenie klas, które mają różne odpowiedzialności, prawda? Więc zróbmy tak samo jak z builderem. Byliśmy calculate price, więc realnie nasza klasa może się nazywać price calculator, tak? Oczywiście muszę te publiki zmienić na private na publiki. Bez tego. OK. No i teraz mogę sobie stworzyć obiekt realnie tutaj price calculator. I zamiast na używać to w tym miejscu. Dobra. No i realnie używamy tych metod w tym momencie. No i można powiedzieć, że single responsibility jest chyba zachowane. Natomiast z jednej strony nadal nie jest, bo nadal tu mamy metodę calculate price. Natomiast z drugiej strony, jak wejdziemy jeszcze w tą klasę price calculator, to zobaczcie, że ta klasa
jest w ramach solidu jest druga zasada. Jak było S, to jest single responsibility, tak druga zasada to jest O, open-close principle. I ta open-close principle mówi dokładnie to, aby być otwartym na rozszerzenia, ale zamkniętym na zmiany. I co to znaczy? Jakby trochę to jest nieintuicyjne. Chodzi o to, żeby klasa można było ją spokojnie rozszerzać, czyli dodawać nowe funkcjonalności, dodawać nowe warianty. Natomiast jeżeli zmieniamy jeden wariant, to ten wariant powinien, to nie powinniśmy zmieniać jakiegoś obiektu, czy na przykład klasy, która zawiera też inne warianty. I w tym przypadku, jeżeli chcielibyśmy zmienić wariant dla liczenia ceny małej pizzy, to zmieniamy realnie klasę, w której liczymy też inne warianty. A więc możliwe jest modyfikowanie funkcjonalności innych rozwiązań. Więc to też jest niepoprawne rozwiązanie. I zobaczcie, że realnie również te nasze metody calculate price nazywają się for coś. For coś. Więc jakby aż samo taka konstrukcja nazwy metody prosi się o to, żeby te elementy wynieść do zewnętrznej metody. Zewnętrznej klasy tak naprawdę. No dobra, więc zamiast używać price kalkulatora, to będziemy w tym miejscu decydować, który price kalkulator będziemy używać. No dobra. Więc trzeba stworzyć klasę small pizza price calculator. Do tej klasy przenieść tak naprawdę implementację metody, która liczy wielkość, cenę małej pizzy. Już realnie nie potrzebujemy tego for, więc możemy spokojnie zrobić calculate. Nawet możemy zrobić calculate realnie, bo mamy w nazwie już, że liczymy cenę. Kolejną metodę możemy zrobić w ten sam sposób dla medium. Medium pizza price calculator. Public calculate. Tu używamy metody statycznej, więc musimy stworzyć sobie klasę price calculator util. Realnie zdaję sobie sprawę, że mogą być tutaj przeciwnicy takiej metody. Natomiast na potrzeby prezentacji myślę, że ona spokojnie wystarcza, tym bardziej, że może być spokojnie zamknięta w ramach danego pakietu. OK. Mamy medium price calculator. Kolejną klasą, którą możemy zrobić, to jest large calculator. OK. I public. Chyba przeczytałem sobie. Calculate. Pizza. OK. OK. Dobra. I ostatnia metoda, extra large. Która będzie miała calculate dla extra large. OK. Stworzyliśmy dosyć dużo klas i jak one się w ogóle mają do naszego kodu. Stworzę sobie pakiet na te klasy. Albo są wszystkie pakiet, to na razie nie będę tego robił. No i realnie możemy tak naprawdę, moglibyśmy w każdym miejscu wpisywać tutaj new small price calculator i calculate. Tak?
i obliczalibyśmy pizzę, cenę pizzy. Natomiast to też jest trochę słabe, bo zobaczcie, że za każdym razem to calculate byśmy w tym momencie powielali. Tak, czyli każdy nasz case zawierałby tą metodę calculate. Można to spokojnie byłoby zrobić poza tym metodą. Natomiast, ok, tu mamy tą metodę calculate i tu wyliczamy tą cenę. Chcielibyśmy, żeby tak naprawdę metoda calculate była wykonana tutaj, czyli kalkulator calculate pizza. I tu, żebyśmy mieli int price. Tak? Jeżeli chcemy osiągnąć to w ten sposób, no to ten switch tak naprawdę, on powinien nam wybierać, jaki kalkulator w tym momencie chcemy użyć. Więc tu w tym momencie chcielibyśmy, żeby nasz kalkulator to był small pizza price calculator. Ale żeby to osiągnąć, musimy jakoś w jakiś sposób ten price calculator z tym small pizza price calculatorem połączyć. No, zobaczcie, że tak naprawdę te wszystkie klasy mają metodę o tej samej nazwie. Każda z tych klas ma metodę calculate i realnie aż się prosi, aby nasza aktualnie pusta klasa to nie była klasa, tylko żeby to był interfejs. Price calculator. I żeby ten interfejs miał dokładnie tą metodę public int calculate. I dzięki temu zobaczcie, że w tym momencie tu możemy wywołać metodę calculate. Jedynie co, musimy ustawić odpowiedni kalkulator w tym momencie. Oczywiście nie możemy tutaj tworzyć teraz tego kalkulatora, bo to jest interfejs. Więc tak naprawdę te wszystkie kalkulatory, które mamy, one jedynie co muszą robić, to muszą implementować price calculator. I to trzeba zrobić w każdej z tych klas, którą wprowadzaliśmy. I realnie teraz price calculator jest interfejsem, który ma metodę calculate, a każda z naszych Excelagów implementuje tak naprawdę tą metodę calculate. Bo to, co było jeszcze tutaj problematyczne, to znowuż my tu nadal nie byliśmy wcześniej zgodni z open-close principle. Bo zobaczcie, że nie byliśmy gotowi na zmiany tak naprawdę. Coś byśmy chcieli zmienić, i trzeba by to edytować. Dobra, więc jeszcze dopiszę w tych miejscach, gdzie to powinno być. Extra large, small już ma. Ok. I jak teraz wejdziemy w to miejsce, to tak naprawdę dla medium robimy kalkulator new medium pizza price calculator. Dla large'a kalkulator new large calculator. Dla extra large kalkulator new extra large kalkulator. Tak, i zobaczcie, że tak naprawdę w tym momencie nie mamy, wybieramy tak naprawdę zmienną, tworzymy kalkulator i dopiero wykonujemy na tym kalkulatorze wykonujemy metodę calculate. I to, co teraz tak naprawdę do czego doszliśmy w tym momencie, nazywa się wzorcem strategii. Ponieważ jesteśmy w stanie tak naprawdę wybrać odpowiednią implementację w zależności co chcemy uzyskać. Odpowiednią strategię w kwestii tego, co chcemy uzyskać. Ok. Dzięki temu mamy tak naprawdę luźne powiązania, bo zobaczcie, jeżeli mam medium pizza price calculator i realnie wymaganie się zmieni na zasadzie takiej, że chcemy, żeby nasza mała pizza była liczona dosłownie w ten sam sposób jak pizza średnia, to jedyne co, to zmieniamy implementację i wszystko zostaje dosłownie w ten sam sposób. W tym momencie to piszemy jakby dosyć prosty kod. Nie używamy żadnego elementu, który jest w stanie nam dynamicznie zmieniać implementację. Natomiast jeżeli byśmy wbrew, na przykład Spring w pewien sposób działa na tej zasadzie, to znaczy oddziela naszą implementację od konfiguracji. I w tym momencie tak naprawdę jaki kalkulator używamy w jakich momentach, definiujemy na poziomie konfiguracji, a kod działa dosłownie po swojej stronie. Ten element
wpływa również na testowalność. Znaczy, jesteśmy w stanie w łatwy sposób podmieniać konkretne strategie w ramach tego, co zaimplementowaliśmy. I jak sobie tak popatrzycie, to wzorzec strategii jest dosyć często wykorzystywany w composition over inheritance, czyli w takim podejściu, że nie powinniśmy dziedziczyć, tworzyć hierarchii klas, tylko powinniśmy komponować klasę z wielu zachowań, z wielu strategii, które wykonujemy w danym momencie. Jakie są minusy w tym momencie tego wzorca strategii? No po pierwsze, minusem jest taki, że mamy dużo więcej klas. Tak? Pamiętajcie, że to też jest dosyć ważne we wzorcach. Wzorce nie powodują tego, że będziecie mieli mniej klas. Też się czasami słyszałem, że tak ludzie uważają. Nie. Wzorce bardzo często powodują, że mamy więcej klas, ale powiązania między tymi klasami są bardziej luźne. To znaczy nie mamy dokładnie wstrzykniętego, dokładnie połączenia między konkretnymi implementacjami. Wprowadzamy pewne abstrakcje, dzięki czemu nasz kod jest łatwiejszy do modyfikowania. Jesteśmy go łatwiej w stanie refaktorować. Więc to są zasady, które wzorce nam pozwalają. Natomiast rzadko kiedy będzie tak, że wzorzec będzie miał mniej klas niż jakieś funkcjonalne. Bo realnie przecież mieliśmy jedną klasę i było wszystko ok. No nie byłoby, wszystko było ok, dopóki kod działa. I drugi minus jest taki, że mamy wybór strategii tak naprawdę spada na klienta. W naszym przypadku ten nasz skinny handling system jest klientem naszej strategii. I to on musi wybrać, on musi mieć świadomość, która strategia jest dla którego typu. OK? Dobra. Natomiast ja tutaj trochę... możecie sobie zobaczyć wzorzec tej strategii, jak wygląda. To jest Gang of Four, to jest nasza implementacja. Oczywiście trochę się tutaj różni i zaraz wam wytłumaczę, dlaczego to się... Oczywiście to jest tożsame z tym, znaczy ja dla oszczędzenia miejsca zrobiłem to w ten sposób, natomiast ten element to też jest dziedziczenie wielu klas. Dobra, natomiast zobaczcie, co w tym momencie, jak to w tym momencie wygląda. W aktualnym kodzie skinny handling system jest tą klasą, nasz price calculator jest tą klasą, interfejsem strategii, natomiast tamte kalkulatory są implementacją tego elementu. Dlaczego na tamtym diagramie ten kod wygląda w ten sposób? No bo nadal mamy calculate price, metodę calculate price mamy nadal w skinny handling system. Więc ok, price calculator możemy przezwać tak, jak jest nazwany tutaj, calculation strategy. Poczekajcie, stworzę jednak nową pakiet. Calculation. Żeby te wszystkie klasy, które nas interesują, były w ramach jednego pakietu. Tak myślałem. Defensywne programowanie mnie trochę zabiło. Po prostu wyświetlało mi błąd, że nie będą konflikty przy przenoszeniu klasy, ponieważ nie był dostępny publicznie. Ta klasa nie była dostępna publicznie. OK, dobra. I teraz zobaczmy, że rzeczywiście mamy to calculation strategy. Mamy te konkretne implementacje tej strategii. No, oczywiście końcówka mamy calculation, ale tak naprawdę mogłoby być spokojnie tutaj na strategię, natomiast nie chcę na to teraz tracić czasu. Natomiast przejdźmy do tej klasy głównej. No, jakby ta funkcjonalność, którą tutaj mamy, jak najbardziej mogłaby zostać wyniesiona do zewnętrznej metody, bo znowu nie mamy tutaj w tym momencie single responsibility. Więc możemy spokojnie przenieść to do zewnętrznej klasy, którą nazwiemy price calculator znów. I ta metoda price, calculate price będzie wywołana w tym miejscu. I możemy zrobić price calculator.
calculate price. OK. Trochę nadal nie jest to. W tej metodzie mamy, zobaczyć, z jednej strony robimy calculate price i z drugiej strony jeszcze wybieramy strategię, więc możemy spokojnie ten fragment kodu wynieść do kolejnej metody, która będzie mówiła resolve. Czyli będziemy rozwiązywać na podstawie rozmiaru odpowiednią strategię. I w tym momencie dzięki temu mamy. Jest to w miarę podzielone. I realnie w tym momencie to, co widzimy tutaj, zgadza się z tym kodem, który zaimplementowaliśmy. Więc nasz price calculator, czyli ta klasa, ona wybiera strategię i ją używa w tym momencie, czyli ona jest naszym, z punktu widzenia Gang-Forga, jest naszym kontekstem. Nasz calculation strategy jest naszym interfejsem strategii i każda z tych implementacji implementuje konkretne strategie. Teraz jesteśmy zgodni z Gang-Forga. Natomiast tak na zdrowy rozsądek, czy to znaczy, że ten kod już jest fajny? To, że zaimplementowaliśmy jakiś wzorzec, to nie znaczy, że wszystko jest już gotowe. Ponieważ bardzo często wzorce implikują to, że dobrze jest, komponują się z innymi wzorcami. Czasami nawet komponują się dobrze z samym sobą. I zobaczmy, co się da w tym momencie jeszcze z tym kodem zrobić. Więc jak mamy tą calculation strategy, zobaczcie, że w jaki sposób resolwujemy ten nasz obiekt, więc możemy spokojnie tą metodę resolve wynieść do zewnętrznej klasy, która by się nazywała calculation resolve. Albo nawet więcej, może być nazywać się switch calculation resolve. I w ramach tej klasy będę rozwiązywał moją strategię na podstawie switcha. Proste, jak. Dobra, publiczna. Mamy metodę resolve. Tej metody nie potrzebujemy. I realnie tworzymy tutaj obiekt calculation resolver. Dobra, jeszcze zróbmy przez konstruktor. Dobra, czyli dodajemy nasz calculation resolver i robimy tutaj, nazwijmy go resolver i robimy resolver resolve. OK. I wbrew pozorom jest spoko, no bo w tym momencie tworzymy switch calculation resolvera. Tu tworzymy switch calculation resolvera. No i tworzymy obiekt na podstawie tego resolvera. Natomiast kolejny problem, jaki tu widzimy, nadal nie rozwiązaliśmy open-close principle. I dlaczego nie rozwiązaliśmy open-close principle? Ponieważ klasa jest, z jednej strony jest zamknięta, czyli realnie, jeżeli musimy coś zmieniać, to zmieniamy w środku, tak? Jeżeli coś się popsuło w switchu, to zmieniamy w klasie switch calculation resolver. Jeżeli coś się popsuło tutaj w wyliczaniu pizzy, to dodajemy tutaj tą zmianę. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zmienić, żeby nie switch nam określał, jaka jest strategia, a na przykład jakiś zewnętrzny system. A gdybym chciał, żeby resolvera podawała mi tak naprawdę z pliku. Dlaczego by nie? Tak? W pliku bym chciał podać, że jak jest small, to podaj mi takiego resolvera, jak jest coś, tak? I nie mogę tego zrobić. Moja klasa jest nie jest otwarta na rozszerzenie, ona jest zamknięta na rozszerzenie. Dlaczego? Ponieważ skorzystałem tu bezpośrednio z klasy implementującej. Znaczy z konkretnej klasy. Tak? Jeżeli chciałbym tutaj stworzyć jakiegoś innego resolvera, to musiałbym przeciążać tą klasę, dziedziczyć po tej klasie. Natomiast realnie dziedziczenie, wybralibyśmy dziedziczenie i przeżyliśmy dokładnie dokładnie tą samą metodę. Tak? Ta klasa nie jest przewidziana do przeciążania, ona mogła być spokojnie nawet finalną klasą, ponieważ ona robi funkcjonalność, którą powinna robić i nikt nie powinien jej w tym momencie przeżyć, ona ma swoją odpowiedzialność. Oczywiście słówka final warto używać z rozsądkiem,
Natomiast mamy tu pewien problem. I to, co możemy zrobić, to znów możemy wprowadzić tak naprawdę nową klasę. Zrobię package resolver. Przeniosę tego resolvera, switch resolvera do tej klasy, do tego pakietu. I to, co mogę w tym momencie zrobić, to mogę stworzyć interfejs. Bo zobaczcie, znowu mamy jedną metodę. Jedną metodę, którą realnie używamy. I znów mogę spokojnie zrobić klasę, która będzie interfejsem calculation resolver. To będzie nasz publiczny interfejs. Będzie miał metodę dokładnie taką samą, jak ma switch tu. Resolve. Interfejs ma domyślnie publiczny, więc to jest niepotrzebne. I switch, mój switch resolver będzie implementował calculation resolver. No i świetnie. No, jeszcze mogę zrobić override. Dobra, pytania szybko. Co daje mi to override? Czy ktoś wie? OK, czyli na przykład jakbym sobie zmienił tutaj string. Tak, świetnie, dokładnie. On powie, a jakbym nie miał tego override'a? No w tym przypadku by nic nie powiedział, bo nie implementuje metody, ale jakbym miał jakąś drugą metodę, która miałaby wyglądały podobnie, no to byłby wtedy nie mielibyśmy błędu kompilacji i nasz kod by działał, tak? Więc ten override jest pomocny. Natomiast dla naszego, nie będę teraz dodawał go wszędzie, w każdej klasie. Natomiast tak powinno się tego override'a dodawać. Wracając do naszego przykładu. Mamy price kalkulatora i teraz zamiast switch calculation resolvera możemy mieć spokojnie calculation resolver w tym miejscu i przekazywać przez konstruktor calculation resolver. I co my tym tak naprawdę tym zyskaliśmy? No zyskaliśmy dokładnie to, że ja w tym momencie, jeżeli mam switch calculation resolvera, to mogę tego switch calculation resolvera zmienić na cokolwiek innego. Na przykład mógłbym zrobić nowego resolvera, którego bym nazwał dummy calculation resolver. I to, co ten dummy calculation resolver by robił, calculation resolver, on by zwracał mi za każdym razem na przykład extra large kalkulator. Bo może. I w tym miejscu, w price kalkulatorze, nie, przepraszam, w tym miejscu mogę sobie zmienić na dummy. A, znowu niepubliczne. Mogę zmienić na dummy calculation resolver. Tak? I zobaczcie, że realnie w tym momencie nie zmieniłem nic w strategiach kalkulatora, nie zmieniłem nic w interfejsie, nie zmieniłem nic w switch calculation resolverze, dodałem nową wersję. Nową implementację i wstrzyknąłem tą implementację, bo przez konstruktor podałem tą implementację do price kalkulatora. Tak? On nic nie ma pojęcia. O, tylko mamy tą nazwę, powiedzmy. Tylko zmiennej, ale zobaczcie, że on po prostu ma jakiegoś calculation resolvera. Jaki to jest calculation resolver, to go nie obchodzi. Tak? I dzięki temu nasza ta klasa jest otwarta na modyfikacje, zamknięta na zmiany. Jeżeli chcę zmienić coś w switchu, zmieniam w switchu. Jeżeli chcę zmienić swoją strategię, którą używam w price kalkulatorze, to w miejscu, w którym wybieram tą strategię, mogę to podać. Tak jak powiedziałem, to może być klasa inna, to może być plik, to może być w Springu, może być plik kontekstowy, plik konfiguracyjny, przepraszam, i tak dalej. Mogę robić to na wiele sposobów. Dodatkowo, tak naprawdę, jeżeli tworzę price kalkulatora, jeżeli bym testował klasę price calculator, to mogę w testach stworzyć własnego resolvera, który będzie imitował mi jakieś zachowanie, tak? Rzuci mi wyjątek i chcę zobaczyć, jak moja price calculator się zachowa. Tak, jeżeli miałbym zamkniętą klasę, to jak miał tego switch calculation resolvera, to byłby problem. I z punktu widzenia wzorców projektowych, to co tu uzyskaliśmy, to mamy strategię strategii. To znaczy jedną strategię mamy taką, mamy na poziomie calculation resolvera, więc mamy różne strategie wybierania, jak będziemy liczyć, na podstawie czego będziemy liczyć cenę pizzy, a potem wybieramy na podstawie typu, znowu wybieramy jeszcze wewnętrzną strategię, w jaki sposób mapujemy calculation strategy
na cenę. Na jak rozmiar na kalkulacji. Więc mamy strategię wewnątrz strategii. To, co jeszcze mogę wam powiedzieć o strategii, to jest takie coś jak functional interface. Jest taka notacja functional interface, którą można dodać, ona działa tak samo jak override, to znaczy functional interface mówi, to jest interfejs, który ma jedną metodę. I jeżeli chciałbym dodać drugą metodę, dodę dupa, to on powie, że ej, ty miałeś mieć functional interface, on powinien mieć jedną metodę, tak? Więc on nam pilnuje tego, że mamy dokładnie jedną metodę. I dzięki temu interfejsy funkcyjne możemy używać w lambdach. I zobaczcie, że tak naprawdę, jak mamy price calculator, to ja tu mogę zamiast dummy calculator, no chyba tam mam jakąś pizzę, muszę przekazać, to sobie zrobię obiekt. I zobaczcie, że mogę tu spokojnie zwrócić na przykład new small pizza calculator. I tak naprawdę tu przekazałem nową wersję mojej strategii i przekazałem, znaczy nową, tak, dokładnie, nową wersję strategii i wybrałem sobie, stworzyłem ją inline, tak, czyli minusem było to, że tworzyliśmy dużo klas, natomiast wprowadzenie lamp do Javy spowodowało, że nie musimy tych klas tyle tworzyć. Oczywiście warto, natomiast możemy też zrobić to dokładnie inline. Dobra, to słuchajcie, to jest to, jeżeli chodzi o wzorzec strategii. Jeżeli jeszcze chodzi o, czy coś mogę podsumować, o czym zapomniałem. Dobra, gdzie jest używany? No i jeżeli jesteście zaznajomieni z interfejsem Comparable, to jeżeli chcemy używać, mamy Collections, już wam zaraz pokażę. Na klasie collections mamy taką metodę sort. I ta metoda mówi, posortuj mi listę względem komparatora, którego mi przekażesz. I to jest dokładnie wykorzystanie wzorca strategii. Ponieważ ja tu mówię, że masz listę i użyj komparatora, którego ci przekazałem w drugim parametrze. Może być taki komparator, który mi zwróci zawsze nie rób nic, tak? I będzie posortowanie takie, że nie będzie posortowania, tak? Ale możemy, mamy różne algorytmy sortowania i moglibyśmy tu spokojnie stworzyć, znaczy, przepraszam, nie zmieniamy algorytmu sortowania, ale zmieniamy sposób porównywania obiektów. Przepraszam, zagalopowałem się. Więc moglibyśmy porównywać obiekty na zasadzie takiej, że jeżeli masz, ten obiekt ma ID takie same, to znaczy, że jest równy. I tu wstrzykuję takiego, dodaję do konstruktora takiego komparatora, który o tym mówi. Jeżeli chcesz porównywać po nazwie i po czym wszystkim innym, czy albo po equalsie, albo po hashcode, no to w tym momencie możemy tutaj wstawić tego komparatora i realnie wewnątrz metody sort nic nie robimy, ale zmieniamy strategię porównywania obiektów, tak? Jesteśmy otwarci na zmiany, na rozszerzenia, przepraszam, jesteśmy otwarci na rozszerzenia, ale nie jesteśmy, jesteśmy zamknięci na zmiany, bo my nic nie zmieniamy w algorytmie implementującym sortowanie, tak? Nie robimy nic tam, że nie wybieramy quicksort, bubble sort czy cokolwiek innego. My tylko mówimy, tak porównuj mi obiekty, tak? I mogę sobie żonglować tymi elementami. To jest moc strategii i jest dosyć, powiedzmy, mocno używanym wzorcem projektowym w aktualnych systemach. Dobra, słuchajcie, to teraz takie chwila oddechu. Pytanie do was. Jaka jest nazwa tego wzorca? To jest nie tylko ja czytam Twittera, tak. Ten wzorzec tutaj przedstawiony to jest workaround. Najbardziej popularny. Mówiłem, że strategia jest popularnym, kłamałem. Najbardziej popularnym wzorcem jest workaround. Nawet nie most. Tak? To nie, z mostem to nie wiem, ile ma wspólnego. Okej, słuchajcie. Kolejna rzecz, którą trzeba tutaj dodać. Dodawanie, mamy dodać logowanie i obliczanie czasu wykonywania danego kodu. No dobra, więc najprostszy sposób, jaki chcielibyśmy to zrobić, no jasne, oczywiście, że tak. No.
Poczekaj, mam. Jak najbardziej to jest spoko. Jak najbardziej to jest spoko. Natomiast szczerze to miałem trzecią implementację właśnie w ten sposób zrobioną. Natomiast chciałem trochę skrócić czas, żeby tego nie implementować. Jak najbardziej taka mapa to jest dobre rozwiązanie. Natomiast z drugiej strony pamiętajcie, że to też jest taka tendencja przy używaniu wzorców projektowych, aby minimalizować ify, else'y i switche i wszystkie inne, że to jest złe. No, to nie jest złe, no, jakby to nie jest do końca złe. No, oczywiście fani programowania funkcyjnego powiedzą, że każdy if to jest zło. Natomiast my jesteśmy w świecie programowania obiektowego jeszcze, więc nie każdy if to jest zło i ten kod tu realnie jest czytelny, więc po co mamy go, coś mamy z nim zrobić, tak? Dodajemy wzorce, wbrew pozorom dodają pewne complexity, tak? One tak naprawdę, jeżeli ktoś nie zna danego wzorca, to ten kod może mu się wydawać trochę dziwny, znaczy no po co tak to robisz? Natomiast jeżeli ktoś zna wzorzec, to mówi, ok, on tu ma taką zasadę i użył takiej zasady. Więc jak najbardziej nie bójmy się switchy, natomiast można to użyć mapą, nawet można to w miarę szybko zaimplementować. Tak, czyli kluczem właśnie jest rozmiar i jeżeli możemy nawet jeszcze zrobić to, opakować w optionala, jeżeli nie znajdziesz obiektu, to zwróć illegal state exception. Dobra, wracając do naszej funkcjonalności. Czy mamy zalogować i obliczyć czas przetwarzania metody liczącej, jak obliczyć calculate. No dobra. Czyli realnie chciałbym tu zrobić calculation strategy. I dodać kalkulator. Invoked. Tak, to jest jakby pierwsze logowanie. No i drugim elementem, który chcielibyśmy tutaj dodać, to obliczyć czas wykonywania. No więc możemy zrobić, powiedzmy, instant now getNano. Co robi getNano? Nano zwraca nam ilość nanosekund, ilość nanosekund od rozpoczęcia danej sekundy. Ponieważ my pizzę, to jest jakby przetwarzanie naszej calculate pizzy, to jest bardzo szybka operacja, więc tak naprawdę na nanosekundach jesteśmy pewni, że będzie jakaś różnica. Więc oczywiście gdyby było więcej tych, przechodzilibyśmy między sekundami, no to ten nano byłby trochę mylącą informacją. Natomiast on nano zwraca nam ilość sekund od rozpoczęcia from start, tak, from the start of the second. Chciałem się jeszcze upewnić, że nie mówię tam głupot. Dokładnie to zwraca. No i dobra, więc mamy jakiegoś nano zwraca longa, czy no, int. Int before i int after. No dobra, no i oczywiście nasze, chcemy zalogować, ile to się wykonywało, no to calculation time plus after minus before. No i mielibyśmy to w ten sposób. Natomiast czy ten kod jest fajny? To znaczy, no nie jest fajny. Znowu byśmy mogli powiedzieć, że on zaburza nam to trochę single responsibility, bo zobaczcie, mieliśmy nagle kilka linii kodu. Tak naprawdę tylko tą z tych wszystkich linii, które są tutaj, tak? No, zaciemnia na tą sytuację. Ten kod nie jest tak czytelny, jakby mógł być. Dodatkowo te rzeczy, które tutaj zrobiliśmy, jak logowanie i zliczanie czasu, nie ma kompletnie nic związku biznesowego z wyliczaniem pizzy, ceny pizzy, tak? To są rzeczy techniczne, tak naprawdę. Więc to jest ten element. I to, co wam powiedziałem, jest ubrane w tak zwane cross-cutting concern. Czyli jest to taka obawa, że jakby pewne rzeczy, które są tak cross-cutting system, czyli występują w ramach całego systemu, albo występują, to nie są związane z konkretną funkcjonalnością, tylko one są ważne
tak jakby na wyższej warstwie, na wyższym poziomie abstrakcji, nie powinny mieć, nie powinny być razem z kodem, kodem, który jest tutaj implementowany. I mamy dokładnie tą samą sytuację, że wrzuciliśmy rzeczy techniczne do kodu biznesowego. No dobra, to teraz jak się tego, w jaki sposób się tego pozbyć? Bo z jednej strony moglibyśmy logowanie, no to powiedzmy, że jeszcze jest spoko, natomiast wyliczanie tej kwoty ciężko jest w jakiś sensowny sposób to wynieść, bo razem musielibyśmy wynieść tą metodę calculate, tak? Bo potrzebujemy wiedzieć dokładnie, w którym miejscu się wywołała i w którym tym miejscu się zakończyła. Więc jest tutaj pewien problem. Możemy to zrobić w ten sposób, że znowu możemy stworzyć pewną klasę i w ramach tej klasy wywołać to before i after i na razie tego zróbmy tak, że tego calculate price też będziemy w tej klasie wywoływać. Nawet stwórzmy tą klasę, nazwijmy ją nawet logging albo execution time wrapper. Tak, czyli mamy jakąś klasę, która jest jakimś wrapperem. I w tym miejscu możemy te elementy do tej klasy przenieść. Czyli to wycinamy stąd. Jeszcze z tym sysoutem. Wrap, realnie, tak naprawdę, bo nie wiadomo, jak nazwać tę metodę. Public. I co ten wrap to zwracało? Price'a, tak? Czyli int. Int wrap pizza. Pizza. Zobaczy, że realnie trochę. O, jeszcze musimy dodać mu kalkulator. Czyli jakiś tu. Price kalkulator. A, strategia, przepraszam. Nie kalkulator. Dobra, i jest calculator. No i użycie tego byłoby dosyć karkołomne. To znaczy, musielibyśmy tu zrobić logging. Wrapper. Jak to się nazywa? Execution time. Execution time wrapper wrap pizza kalkulator. No i to, co tu uzyskaliśmy, to jest price. Kompletnie jakby nie jest, no nie jest dobrym naszym rozwiązaniem, tak? Realnie używamy jakiejś metody wrap, która nie ma trochę sensu. No dobra, no może jakbyśmy tą metodę wrap realnie zamienili na metodę calculate, trochę byśmy oszukali system. Calculate. Jakie jeszcze rzeczy ma ten interfejs? Calculation strategy. Ok, ona tylko przyjmuje tylko pizzę, więc no powiedzmy, że przyjmowalibyśmy pizzę i te strategy używaliśmy jako konstruktor, tak? O. Private final. Przyjmowalibyśmy ten kalkulator jako konstruktor, tu już nie musielibyśmy robić tego i mielibyśmy ten nasz konstruktor, a oczywiście to jest return price. No i to jest jakiś, trochę tu oszukaliśmy system, że mamy jakiś wrapper, który jest calculate, jak go jeszcze nazwiemy calculation wrapper, to już prawie. Natomiast wyobraźcie sobie, że tak naprawdę piszemy to jakby dokładnie w tym miejscu. Co jeżeli ktoś wywoła metodę, ktoś jakby zwracalibyśmy z tej metody tą strategię, zwracalibyśmy z tej metody tą strategię i nie chcielibyśmy zmieniać interfejsu zwracanego, tak? Czyli chcielibyśmy, żeby ta metoda zwracała calculation strategy. O, zaimitujmy, trochę zrobimy taką imitację tego. Czyli bym wziął to do metody getResolver. I tak naprawdę chciałbym, żeby wrapowanie tego resolvera znalazło się w tej metodzie. No to jak zrobię new execution time wrapper i zrobię tutaj calculator calculate, to trochę nie ma tutaj sensu, bo tu nie jesteśmy w stanie zwrócić tego interfejsu.
musiałbym zmienić interfejs metody, tak? Co jeszcze, jaki byłby problem dodatkowo, tak? Bo jak zmienię interfejs metody i tu zrobię jakoś, no to działa, bo jakby mamy taką samą metodę w tych dwóch interfejsach. Co jak się zmieni ta metoda w jednym z tych interfejsów? No słabo. Druga sprawa, co by było, gdyby ta metoda była publiczna? No, wszyscy klienci, wszyscy w miejscach, w których używamy tej metody, na przykład tych miejsc byłoby 50, to musielibyśmy to zmienić. I co, i za każdym razem, jakbyśmy chcieli dodawać taką funkcjonalność, która jest, powiedzmy, taka across cały nasz system, no to mielibyśmy problem. No dobra. A gdybyśmy zrobili tak, że tak naprawdę, zobaczcie, że ten execution time wrapper, gdybyśmy zrobili, żeby on był tym calculation strategy. Implements calculation strategy. I chciałbym, żeby on realnie był tym, imitował tę calculation strategy. Znowu tu mogę sobie zrobić override, bo realnie robi tę metodę calculate. Spoko. Dodatkowo, tylko problem jest teraz, dodatkowo ma w sobie wewnątrz calculation strategy, więc jakby trochę jest takim, jestem calculation strategy i mam sobie calculation strategy. I robię calculate. I trochę to jakby w tym momencie oszukaliśmy system, bo zrobiliśmy taką klasę, która imituje dany interfejs. I to, co teraz tak naprawdę uzyskaliśmy, to uzyskaliśmy wzorzec dekoratora. To znaczy, ten nasz execution time wrapper to jest dekorator na nasze calculation strategy. To znaczy, on realnie ma, dekoruje calculation strategy, więc możemy tą zmianą zmienić na decorated. I zobaczcie, że tak naprawdę mamy wtedy element, który jest dekorowany, nasz calculation strategy, execution time wrapperem. Tak, możemy go ewentualnie, że jeszcze, żeby mieć świadomość, możemy zrobić dekorator. I dzięki temu uzyskaliśmy to w tym momencie ten element, że realnie ta metoda na zewnątrz się w ogóle nie zmieniła, a my dołożyliśmy tylko takiego dekoratora. Tak? Jakbyśmy tych dekoratorów pomyśleli jako warstwę cebuli, no to mielibyśmy, że nasz resolver to jest jakaś tam warstwa cebula, a my nakładamy kolejną warstwę, tak? Więc nakładamy coś przed i po tej klasie, natomiast ona jakby realnie dekoruje tą klasę naszą, ona nic nie daje jakiejś biznesowej wartości. Jest takim dekoratorem. Upiększa, tak naprawdę upiększa ten nasz kod w jakiś sposób. Michał mówi, że nie upiększa, dobrze. Michał, czy użyłbyś tutaj programowania aspektowego? Cieszę się. Dobrze. A, no tak myślałem. Tak myślałem. Rozumiem. No tu niestety byśmy musieli polemizować między programowaniem obiektowym a programowaniem funkcyjnym. Java niestety, albo niestety jest jeszcze językiem obiektowym. I powinniśmy stosować wzorce z programowania obiektowego. Przynajmniej je znać. Dobra, słuchajcie. I teraz mamy tego execution time dekoratora. Natomiast jakbyśmy zobaczyli na hierarchii klas, to mielibyśmy calculation strategy, mielibyśmy klasy biznesowe i obok tych klas biznesowych miałbym nasz ten execution time dekorator. No on tu trochę nie pasuje. To znaczy jest taki jak piąte koło u wozu. Tu mamy implementacje biznesowe, a tu mamy jakąś rzeczy, które są jakby trochę techniczne. Więc dodatkowo, jeżeli dodalibyśmy, zobaczcie, drugi dekorator, który byłby login dekorator i ta sama zasada. On implementuje nasze calculation strategy. Mamy implementację metody calculate. Dodatkowo on wrapuje, dekoruje jakieś inne calculation strategy, to jest decorated, private, final, dodaj construct, parametr, super, mamy decorated. I to, co jedynie robimy, to tego sysauta wrzucilibyśmy tutaj. No, powiedzmy, że to jeszcze logowanie, no to jesteśmy w stanie stwierdzić, że no nie ma sensu dla niego robić samego dekoratora, natomiast widzimy już, że w tym execution time to jest sens. Natomiast to, co chcę wam tu pokazać, oczywiście teraz robimy decorated, realnie wywołujemy metodę biznesową. Tak? Więc ten sysout tu jest
czym odekorowaliśmy naszą logikę biznesową, a to jest nasza logika biznesowa. Ona się nic nie zmieniła w tym momencie. Dobra. I słuchajcie, teraz kolejny element jest taki, że jeżeli chcę dodać logowanie w tym momencie, to robię new logging, albo jeszcze inaczej. Zrobię tutaj new logging decorator. OK? I jak tak sobie to trochę brzydko, ale przekażemy, to zobaczcie, że tak naprawdę dekoratorów możemy tutaj użyć tyle, ile tylko chcemy. Także one będą nam... OK, no brzydko, ale... Tu chcę wam pokazać właśnie, że mam taką... To jest nasza realna logika biznesowa, a to jest nasz jakiś pierwszy dekorator, to jest nasz jakiś drugi dekorator, którego używamy w tym miejscu. I teraz zobaczcie, tak na zdrowy rozsądek liczymy czas wykonywania metody, ale umieściliśmy tutaj dekorator do logowania. I gdybyśmy mieli jakieś problemy z algorytmem logującym, to by dodawał, albo tak czy inaczej nawet, operację logowania dodajemy do obliczania ceny, więc mamy realny błąd. I w tym pierworodnym, w tym podstawowym kodzie musielibyśmy manipulować w danej metodzie, musielibyśmy zastanawiać, czy czegoś nie popsuliśmy i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko logowanie, ale jakby były jakieś konkretne bardziej funkcjonalności. Natomiast dekoratory są zupełnie odseparowanymi jednostkami od siebie, nie mają świadomości, że tak naprawdę w środku to mają też drugiego dekoratora. I zobaczcie, że mógłbym spokojnie tego login dekoratora, mogę teraz zamienić z tym execution dekoratorem. I to jest jedyne miejsce, w którym dokonałem zmiany. I teraz już mam zupełnie odwrotne dekoratory. Pierwszy najpierw loguję, potem wyliczam. Tak? Więc... A logika biznesowa została w ogóle niezmieniona, wywołania zostały kompletnie niezmienione. Ale jeszcze spójrzmy na tego login dekoratora. Split. I spójrzmy na... Gdzie jest ten drugi dekorator? Dobra. Zobaczcie, że tak naprawdę te klasy mają trochę kodu, który jest duplikowany, bo tu mamy calculation set, który jest decorated, tu mamy calculation, który jest decorated, przekazujemy przez parametr, tak? Jest pewien elementy, które są zduplikowane, plus, tak jak mówiłem wcześniej, mamy jeden interfejs, który implementują biznesowe rzeczy i implementują również rzeczy związane z takimi technicznymi miejscami. Więc może warto dodać nową klasę, która jawnie mówi, że mamy calculation decorator, która to klasa będzie klasą abstrakcyjną. Jedyne, co ona będzie robiła, to będzie oczywiście implementowała tego calculation strategy. Implementowała będzie calculation strategy. O, poczekajcie, zrobiłem splita, żeby to było widoczne. Mamy, implementuje calculation strategy, jest abstrakcyjna, więc realnie nas to nie musimy implementować metody. Natomiast możemy wynieść tego dekoratora w to miejsce. I tu tak naprawdę. OK, konstruktor. I tu musimy wywołać super. OK. A, przepraszam. Ta klasa rozszerza naszego calculation dekoratora. I wykonujemy metodę super i tak samo będzie rozszerzała tego calculation dekoratora nasza klasa login dekorator. I dzięki temu, co zyskaliśmy, usuwamy to pole, które mamy jego redundancję i robimy super dekorator. I zyskaliśmy dwie rzeczy. Po pierwsze, usunęliśmy kod, który był duplikowany. W tym przypadku było to tak naprawdę jedno pole, natomiast ono było nadal zduplikowane, więc dobrze było je wynieść do danej klasy. I druga rzecz, którą uzyskaliśmy, to tak naprawdę dodaliśmy abstrakcję między interfejsem a implementacjami technicznymi. Więc jeżeli zobaczymy na diagram, który tu mamy, tak naprawdę dopiero teraz uzyskaliśmy poprawny diagram
poprawne implementację zgodną z prawną na tyle, na ile uważamy, że poprawna jest zgodna z gangiem czworga, tam bandą czworga. I zobaczcie, w tym momencie mamy tak, calculation strategy, które są realnie nasze implementacje. Dodaliśmy calculation decorator, który ma obiekt w sobie, który dekoruje i implementację tego calculation decoratora w ramach tego calculate. Ta metoda tu jest niepotrzebna, tak? Bo jest klasa abstrakcyjna. I możemy to, i w tym momencie uzyskaliśmy calculation decorator. OK. Dobra, to jeszcze to, co mogę wam pokazać. No to znowu ten dekorator to nie jest tylko używany przez klientów, też jest używany wewnątrz Javy i na przykład rozwiązaniem, które używa tego dekoratora jest... czekajcie, to będzie w liście. Muszę się upewnić, gdzie jest ta metoda. Collection. Nie, czekajcie, gdzie ta metoda jest. Collection, dobra. Dobra, już wiem. Jest w interfejsie collections i mamy taką metodę jak synchronized, na przykład list. Zobaczcie, że realnie ta metoda synchronized list pobiera listę, przyjmuje listę jako parametr i opakowuje ją w jakąś konkretną, jakiegoś konkretnego dekoratora, na przykład synchronized random access list albo synchronized list od tej listy. I jak zobaczymy sobie tego dekoratora, to on wewnątrz siebie ma obiekt tej listy i jak wykonujemy każdą metodę na liście, czyli na przykład dodajemy geta, add czy cokolwiek innego, to wywołujemy obiekt, metodę, która jest synchronizowana. Tak, mamy synchronizowaną metodę, czyli jesteśmy pewni, że tylko jeden zapewniamy niebudowalność tego, znaczy zapewniamy to, że różne wątki będą się, nie będą sobie podbierać tego stanu, tylko w danym momencie wejdzie tylko jeden wątek do tego obiektu synchronizacji. Tak, czyli realnie nie potrzebowaliśmy tworzyć nowej listy i tak dalej. Zrobiliśmy dekorator na tą listę. Funkcjonalnie lista nadal dodawała element, usuwała element, ale zadbaliśmy o to, że on był w ramach metody synchronized. Drugim przykładem input stream. Klasa input streama. Zobaczcie, ile ona ma tak naprawdę w hierarchii. Jak sobie na przykład weźmiemy z bardzo dużej implementacji, na przykład weźmiemy sobie non-blocking input stream. Realnie on też ma input streama, jedynie co to po prostu wykonuje, żeby ten input stream został wykonywany w ramach nieblokującego kodu. Dobra. To jeżeli chodzi o dekoratora. Oczywiście w jaki sposób można zastąpić dekoratora? Istnieje coś takiego jak programowanie aspektowe i mamy fanów programowania aspektowego i hejterów programowania aspektowego. Uważam, że jak wszystko, użycie z głową jest sensowne. Jeżeli się nie używa z głową, to trochę nie ma... To problem jest wtedy, jeżeli coś się dzieje z tym programowaniem aspektowym. Bo programowanie aspektowe polega na tym, że nie mamy klasy dekoratora, tylko zupełnie w innym miejscu definiujemy sobie punkty, tak zwane przecięcia i mówimy sobie na przykład w naszym przypadku, że jeżeli ktoś by wywołał metodę calculate na interfejsie calculation strategy, no to zaloguj mi to przed wywołaniem tej metody. I jakby to było używane do tylko takich przypadków, to byłoby spoko, natomiast w wielu systemach tam czasami w programowaniu aspektowym dzieje się jakaś tam jeszcze logika biznesowa, jakieś tam cuda. No i do tego programowanie aspektowe nie służy. Ono służy do takich właśnie rzeczy, które są cross-cutting concern, które realnie można w tym miejscu użyć. Problem jest taki, że trochę gubimy w tym momencie informację, co się dzieje, bo to programowanie aspektowe gdzieś się w tym momencie zapina i my tego w naszym kodzie nie widzimy, tak? Nie mielibyśmy klasy takiej login do programu. Więc programowanie aspektowe ma swoje minusy. OK, słuchajcie. Przerobiliśmy trzy wzorce.
Mam jeszcze czwarty wzorzec, natomiast jest już 19:35 i myślę, że każdy chce iść na Ligę Mistrzów. Więc w tym momencie dodam kod z czwartym wzorcem. Oczywiście cały kod będzie w tym w repozytorium. Dodatkowo będą jeszcze te dwa wzorce, o których wspomniałem wcześniej, czyli stanu, maszyny stanu i jak przerobić jeszcze maszynę stanu na tego Fluenta. I również będą podziały na commit. W każdych commitach będzie to, jak ja to refaktorowałem. Więc będziecie mogli zobaczyć dokładnie kolejne etapy, jak tutaj rozmawialiśmy na ten temat. Dobra, teraz wracam do podsumowania. Czwartym wzorcem był wzorzec. Wzorzec obserwera i on, tak pokrótce mówiąc, polegało to na tym, żeby mamy dostawców pizzy i ci dostawcy pizzy chcą się dowiedzieć, kiedy pizza jest gotowa. No i teraz, jeżeli mielibyśmy dostawców pizzy i są jakby dwie strategie takie, jak to można zrobić. Jedna z strategii to jest pooling, czyli podczas poolingu mielibyśmy tak, że każdy kierowca, to tak w realnym świecie wyglądało tak, że każdy kierowca podjeżdżałby pod pizzerię, spytał się, ej, jest pizza? Nie ma. No to odjeżdża i szuka dalej, nie? Więc realnie biznesowo to w tym przypadku nie ma sensu. Druga sytuacja jest taka, że w ramach, mamy zamiast poolingu, mamy pushing. Czyli wysyłamy notyfikację do wszystkich kierowców i pierwszy, który powie, że biorę pizzę, to podjeżdża i tą pizzę bierze, tak? Więc to jest bardziej realny scenariusz. I właśnie observer pattern to jest taki implementacja metody pushowania. Oczywiście mamy wiele metod pushowania. Aktualnie są różnego rodzaju reactive streamy, różnego rodzaju, po prostu reactive streamy są dosyć mocno promowane i programowanie reaktywne, więc tych takich podejść do pushowania zmian jest sporo. Natomiast observer pattern to jest taki obiektowy forma pushowania zmian. Ok. Więc to, co... oczywiście zrobiliśmy na tym trzy wzorce. Wzorców jest w samej książce Gang of Four są 23 wzorce. Natomiast to, co chciałem wam przede wszystkim pokazać, to właśnie w jaki sposób jesteśmy w stanie dojść do tych wzorców, tak? Że jesteśmy z zasadami dobrego programowania dochodzimy sami do tych wzorców. Te wzorce nie są czymś jakimś wymyślonym. No one realnie jesteśmy łatwo do nich dojść. Więc tu chciałem wam pokazać sposób uczenia się każdego kolejnego wzorca, że możecie sobie robić to w ten sposób. Dobra, wzorce dzielimy na trzy rodzaje i ja przedstawiłem wam wzorzec z każdego z tych rodzajów. Creational był builder, structural był dekorator i behavioral była strategy. Observer też jest behavioral wzór, pattern, tak? Więc realnie nie dało się tak naprawdę zrobić tych więcej w taki sposób, aby wam pokazać, jak to się uczyć. Dobra, natomiast to były rodzaje wzorców. Są jeszcze rodzaje ludzi, którzy używają wzorców. I pierwszy z nich to jest tak zwany bajkopisarz, albo inaczej akademicka umiejętność znania wzorców, czyli umiem narysować wzorzec, diagram UML wzorca, ale nie potrafię zakodować, tak? I tu czasami występuje prześciganie się, ja znam 18 wzorców, umiem narysować 18 wzorców, a ja umiem narysować 20 wzorców. Jakby realnie to nic nie daje, natomiast ktoś może powiedzieć, że umiem narysować dany wzorzec. Drugi poziom jest taki tropiciel.org, że z jednej strony jest tropicielem, to znaczy jak zobaczy kod, to widzi, ok, tu jest jakiś tam konkretny wzorzec. Natomiast z drugiej strony org to jest taki ktoś, że architekt albo jakaś tam osoba powie mu, tu możesz użyć wzorca strategii. I on tak bez namysłu weźmie tą zasadę, którą powiedział mu architekt. Ten architekt, jak architekci, czasami się mylą. Na przykład ten kompletnie nie pasował ten wzorzec, ale on swoją maczugą tam wyciosa ten kod, tak, żeby ten wzorzec do tego pasował. Nie? I jakby bez żadnej refleksji. Jest oczywiście jeszcze taki poziom pomiędzy tym orkiem a następnym, to taki, że osoba realnie zada pytanie, zastanowi się i może tego wzorca tutaj realnie nie pasuje. Bo to, że da się kod dostosować do wzorca, to kontekst wokół tego wzorca może nie zawsze może pasować. No i potem jest trzeci poziom, który jest czarodziej
Czarodziej myśliciel. No i zacznijmy od tego myśliciela. To jest taka osoba, która tak sobie siedzi i sobie myśli, mówi, właśnie, a może to by pasował ten wzorzec strategii. Tak? To jest z jednej strony, że sobie myśli o tym, jak to użyć. I to myślenie też trochę nie wyszło tak nagle. Tak? On nie przeczytał książki i widział, tylko to myślenie wychodzi z doświadczenia. Tak? On 4 razy widział podobną sytuację, widzi, że ten kod tutaj można tak zrefaktorować. A z drugiej strony jest magiem albo czarodziejem, no bo ten ork podchodzi do niego i mówi mu, że ten nie działa mu ten kod, a on podchodzi w 2 minuty i dostosowuje ten kod do tego wzorca i realnie to działa. Czyli jakiś sposób magiczny to nagle nam jest w stanie zadziałać. Natomiast jakbyśmy zrobili taką strzałkę w dół, to co się różni te poszczególne osoby, to tak naprawdę jest doświadczenie. Tylko doświadczenie nie takie siedzenia 8 godzin za biurkiem i przeglądania fejsa, tylko realnie używania tych wzorców, próbowania. Czasami źle, jak ork, ale próbowania tych wzorców po to, żeby znać, nabierać doświadczenie, wiedzieć, gdzie warto użyć tego wzorca, a gdzie tego wzorca nie warto użyć. Natomiast żeby to zrobić, trzeba wzorce znać. Im więcej wzorców się zna, tym lepiej. Oczywiście nie trzeba każdego używać. Natomiast jeżeli tylko się zapali lampka, okej, tu może jest taki wzorzec i może warto go użyć, to nie trzeba od razu wiedzieć, jak go implementować, ale znaleźć, otworzyć książkę, zobaczyć i może to zadziała, tak? Dodatkowo, są rzeczy na świecie, które wyrażają więcej niż 1000 słów. Jedną z nich jest Raffaello, a z drugiej strony jest jeszcze właśnie wzorzec projektowy. I dlaczego wzorzec projektowy wyraża więcej niż 1000 słów? No, wyobraźcie sobie taką sytuację, że stoicie pod tablicą i dyskutujecie na temat jakiegoś rozwiązania z innym programistą zespołu. No i teraz, jeżeli dany programista może mówić, że tu stwórz taką klasę, i niech ta klasa dziedziczy, tę klasę dziedziczą inne klasy. Można tak powiedzieć, natomiast zamiast tych 1000 słów może powiedzieć, użyj wzorca strategii. Albo użyj wzorca mostu, albo użyj wzorca jakiegoś. Jeżeli te dwie osoby znają ten wzorzec i mają jego świadomość, to realnie rozmowa wygląda dużo szybciej, przebiega dużo szybciej i zamiast używać 1000 słów, używamy jednego słowa. Więc tak jak Raffaello, uważam, że wzorce też znaczą więcej niż 1000 słów. Okej, to jest taki trochę podsumowanie tego, na co warto zwrócić uwagę. Zobaczcie, że każdy wzorzec, który wyprowadzałem, to było, najpierw tworzyłem nową metodę z odpowiednią nazwą. I ta nowa metoda z tą odpowiednią nazwą coś mi mówiła, że coś tu trochę nie pasuje, można to zrobić w inny sposób. I to już jest pierwszy krok dobry do jakiegoś stosowania jakiegoś wzorca. I nie zawsze wzorca z książki, nie zawsze wzorca jakiegoś tam na wyższym poziomie jakiegoś architektonicznego czy integracyjnego, natomiast czasami wzorca w ramach naszego systemu, ale to doprowadza nas do jakiegoś, zaczynamy myśleć, że ten kod może jest, da się jakoś poprawić. No i drugą rzeczą to jest ten solid, który to jest jedna z zasad, tak? Jakby to jest jeden z akronimów. Jakieś są KISS, czyli Keep it stupid simple i zupełnie inne zasady, które też istnieją w tym systemie. Warto się z nimi zapoznać i zastanowić się, jak to działa w systemie i czym to tak naprawdę jest. Jest to nasze Cyclomatic Complexity, to jest ten parametr. On na przykład czasami jest wskazywany przez takie narzędzie jak Sonar do właśnie weryfikowania tej naszej złożoności. Jasne? No? No? Okej. Okay. W kodzie czy na prezentacji? No, dobra. No dobra, to znaczy po pierwsze, dekorator nie powinien modyfikować stanu obiektu, który dekoruje, tak? Czyli realnie on powinien wyciągać informacje z tego obiektu, który dekoruje, natomiast modyfikowanie stanu to już jest jakaś logika biznesowa, którą robisz, tak? To znaczy, powinieneś dekorować obiekt, który jest biznesowy. Więc jeżeli dekorujesz obiekt, który jest biznesowy i musisz coś robić z logiką biznesową, to znaczy, że to jest jakaś inna klasa, która jest logiką biznesową.
Tak? Czyli masz dwie klasy, które są rzeczywiście realnie implementują, jakby mają rzeczy związane z logiką biznesową i nie powinny być, jedna nie powinna być dekorowana, tak? Znaczy nie powin, biznes, logika biznesowa nie powinna być dekorowana logiką biznesową, tylko rzeczami, które są tak zwane cross-cutting concerny, tak? Realnie. Task synchronization, no to też jest, robimy synchronized i to też jest rzecz, to jest tylko synchronized, tak? Tam nie robimy dodatkowych rzeczy. Tylko opakowujemy to. Jeszcze raz? Tak. Jak masz jakiś przykład, to tutaj możemy przy. Czyli ty dekorowałeś. A, czyli jakby dekorowanie to było, tak naprawdę zmieniałeś klasę, którą dekorowałeś, czyli to już trochę nie jest, to moim zdaniem to już trochę jest jakby nie, to nie jest już dobre miejsce, żeby używać dekoratora, tak? No bo jakby to powoduje problemy. Stwórz klasę, stwórz trzy różne klasy, które mają te trzy różne pola i ich realnie używaj w odpowiednim kontekście. Tak, tu już wchodzimy trochę też na przykład w inne sytuacje, jak na przykład w programowaniu DDD, podejściu DDD na przykład, duplikowanie kodu nie jest złe, bo każdy obiekt domenowy, który jest, on służy jako obiekt domenowy. I może mieć trzy pola, a obiekt użyty w innym kontekście może mieć cztery pola. Tak? One są używane w zupełnie innych kontekstach albo w zupełnie innych sytuacjach biznesowych, natomiast one mogą mieć duplikowane trzy pola i to jest fajne. Tak? To już zależy od tego, jak to zamolujesz. Tak, ale realnie takie dekorowanie powoduje tylko problemy i nie wiemy, co się tak naprawdę gdzie stało. Nie? Okej, powiedziałem? Okej. Nie zawsze akademickie podejście jest spoko. Nie? Znaczy, nie zawsze spotyka się z dobrym, no nie zawsze to się stosuje też w biznesie, bo po prostu to nie zawsze działa. Testability, czyli wzorce projektowe zwiększają nam testowalność kodu. Tak jak mieliśmy tą strategię, umożliwiamy sobie to testowanie. No i immutables, tak jakby ten dodatkowy element, żeby mieć niemutowalny obiekt. Dobra, przede wszystkim po prostu trzeba programować i ćwiczyć, bo bez tego ja sobie tutaj poćwiczyłem półtorej godziny, natomiast teraz wy powinniście te wzorce usiąść i przemyśleć, więc do tego zachęcam do używania książek niektórych. Ta pierwsza po lewo, to jest wasze lewo, to jest właśnie ta Bandy Czworga, Gang of Four, dlatego, bo ma tych czterech autorów. I ona jest takim trochę referencyjną książką. Jeżeli chcecie taki więcej opisów o tych wzorcach projektowych, no to ta na środku. Ona jest tam trochę gruba, ją można już zabić. Także ona tam ma swoje rzeczy. I jest jeszcze trzecia książka po prawo. To jest dosłownie to, co ja robiłem tutaj przez cały wykład. To znaczy, ta książka opisuje, jak w sposób refaktorować kod, żeby dochodzić do wzorców. Jest dokładnie cały czas cała o tym. Pamiętajcie tylko, że oczywiście nie da się wyuczyć z książki, samą przeczytać trzeba programować. Dodatkowe książki, o których też tu wspominałem, czy tej pierwszej wspomniałem z lewej strony, Effective Java, to też jakby są książka warto nauki, nie jest o samych wzorcach, ale ją polecam. I jak ktoś jest bardziej doświadczony, to da po prawo do wzorców takich wyższego poziomu. Oczywiście ona nie jest już taka przyjemna w użytku, natomiast daje nam pogląd, że istnieją wzorce, chociażby sam pogląd, nie musimy się zawsze z tym wszystkim zgadzać, ale sam pogląd, że istnieją wzorce nie tylko na poziomie takiego małego kodu, ale też takiego większego, integracyjnego między systemami. Użyteczne linki. Pierwszy to jest kanał na YouTubie, gdzie gościu tłumaczy wzorce i jest całkiem spoko. Tu muszę podziękować mojemu koledze z zespołu Damianowi Sińczakowi za to, że mi podesłał niektóre z nich.
Więc ten pierwszy to jest kanał na YouTubie, link do playlisty, gdzie gość tłumaczy wzorce. Drugi to jest repozytorium, które bardzo szanuję, ponieważ to jest repozytorium, gdzie są zaimplementowane wszystkie wzorce. Oczywiście bez kontekstu, tak jak na przykład u nas w pizzerii. Czysty wzorzec, natomiast jak ktoś się zastanawia, jak te klasy wyglądają w tym wzorcu, to właśnie tam są wszystkie te wzorce, przynajmniej tych gangu czworga zaimplementowane, a dodatkowo tam jest jeszcze więcej, takie właśnie wzorce integracyjne są niektóre zaimplementowane, więc też jest OK. I trzeci link to jest Stack Overflow, gdzie w odpowiedzi jest miejsca w JVM-ie, w których używane są poszczególne wzorce. OK, więc padło jedno pytanie. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to jak najbardziej zapraszam. Nie mogę wstawiać GIFa na questions, bo zbyt dużo zabiera uwagi. Dobra, słuchajcie, więc z mojej strony to jest tyle. To może ja dorzucę jedno. Tego się boję. No. Mieliśmy ten przykład z żelaznym strategii. Tak. I tam switch oparty o Enuma. Mhm. To może dodasz coś jakby, jak inaczej jeszcze można użyć Enuma, okay, aby mieć ten wzorzec strategii? Jeżeli wiesz, o co mi chodzi. Chyba nie, to znaczy... Okej, okay, jakby jak masz Enuma, na Enumie możemy dodać metodę abstrakcyjną. Okej, już wiem, dobra, tak byś już pomyślałem. Tak, czyli możemy realnie mieć Enuma, który... Enum jako klasa zawsze jest... Większość z was może kojarzyć, że on jest tylko takim... Mamy tylko tam konkretne wartości, tak? Jak w naszym przypadku... się połączę. W naszym przypadku mamy jakiegoś na przykład do... No to zobaczy, często spotkacie Enumy, które mają tylko takie elementy. Natomiast są Enumy, że bardzo często w aplikacjach biznesowych stosowane są Enumy z abstrakcyjnymi metodami. I teraz moglibyśmy spokojnie taką strategię zaimplementować w takim Enumie, dokładnie w Enumie size, gdzie mielibyśmy metodę abstrakcyjną calculate price i mieć konkretne implementacje przy każdym smallu, przy small, medium, large i extra large, dodawalibyśmy tą implementację, że tu jest jakaś tam small calculation i tak dalej, i tak dalej. Więc można to zrobić w tym miejscu. Natomiast czy Enum powinien zawierać takie metody, to już jest inna kwestia. Nie? To zależy. O, dokładnie. I kwestią to zależy. Możemy zakończyć. Dzięki.